No, witam wszystkich. Dzisiaj jesteśmy, można powiedzieć, że w górach. Tu taką miejscówkę sobie robimy. Znowu miejscówka. W tym miejscu mieliśmy pierwszy sygnał i wyskoczyła nam monetka. Jest to jeden fening. Niech złapie ostrość bardziej. No, może coś będzie widać. Chyba tak, jeden fening. 1924 rocznik. Tak to wygląda z tej strony. Dobra, jak coś jeszcze będzie, to się odezwę. To na razie tyle. I tu mieliśmy kolejny sygnał, ale jesteśmy w tym lesie, można powiedzieć, w górach. W góry sobie dokładnie. Taki mam terenik. Tutaj mieliśmy kolejny sygnał w tym miejscu i wyskoczyła nam dupka od łuski. Tak ona sobie to wygląda, z napisami, jak widać. Jeszcze dokładnie nie przetarłem jej, także nie wiem, co tu jest napisane. Ale dobra, lecimy dalej. Jakby coś jeszcze było, to się odezwę. Na razie. I tu mieliśmy kolejny sygnał. Dosłownie niedaleko. Parę kroków i wyskoczyła kolejna monetka. 5 zł. Nasze PRL-owskie. Jak widać. Rocznik prawdopodobnie 1980. Chyba tak. Nie. 89 chyba. Tak. Niech to złapie ostrość może. No tak. 1989. No, tak to sobie wygląda z tyłu. Stan, można powiedzieć, że dobry. Jeszcze raz tak pokazuję z przodu. Dobra. Tutaj nam sypie kapslami co chwila, ale jak widać też i inne rzeczy potrafią się trafić. Także jak coś jeszcze będzie, to I w się tym odezwę. miejscu Na razie. mieliśmy kolejny sygnał. Wyskoczyła taka rączka. Prawdopodobnie od dużej łyżki. Tak to ona sobie wygląda. Tak z tej strony. No nic. Idziemy dalej. Jak coś jeszcze będzie, to się odezwę. Na razie. Mieliśmy kolejny sygnał. Wyskoczył taki kawałek widelca. Można powiedzieć, że agonia z niego została. Tak to wygląda. Tam obok wyskoczyła ta łyżka. Znaczy ta rączka od łyżki. No i to na razie. Na razie to tyle. Jak coś jeszcze będzie, to się odezwę. I w tym miejscu mieliśmy kolejny sygnał. Jesteśmy na takiej drodze. Wyskoczyła nam kolejna monetka dzisiaj. 5, nasze 5 groszy współczesne. Ale mi się tutaj mgli trochę, ale już chyba widać. Nie, teraz o. Ładnie nam widać te 5 groszy. Rocznik 2004. Tak. 2004. Dobra. I tu mieliśmy kolejny sygnał w tym miejscu i trafił mi się tak zwany ślepy nabój. Tak to on sobie wygląda. Widać, jak jest tutaj zaciśnięty. Tu o, na czubku, że tak powiem. Jest ślepak. Tak to tak on sobie to wygląda. A bodajże od jakiegoś pistoletu pewnie. Ale mówię, no takich rzeczy nie bierzemy. Ja takich tego typu rzeczy z prochem w usta nie biorę. Także zakopujemy to z powrotem sobie. Niech to sobie leży tutaj. O. Przykryję to liściami, żeby było widać. Takich no, czegoś nie bierzemy. Nie jest pozbawiony cech bojowych, mimo że to jest ślepak, ale pozbawione cech bojowych to nie jest. Także nie bierzemy tego. To na razie tyle. Jak coś jeszcze będzie, to się odezwę. Tak, Na razie. krótkie podsumowanie dzisiejszego dnia. No, nie było tego zbyt dużo. Praktycznie same tam śmieci wyskakiwały. Ale znalazły się i też nawet trzy monety. Pierwsza to ten jeden fening.
Tak on wygląda. 34 rocznik. 1924. Jeszcze raz pokażę. Dobra, to ta pierwsza. Później ta dupka od łuski. Później ta rączka. Też prawdopodobnie od łyżki. Chyba, że od tego bdzielca, bo nie. Nie pasuje. No, musiałaby się być od łyżki raczej. Tutaj bym pokazał widelca. No i jeszcze druga monetka, 5 zł, rocznik 1989. No i nasze współczesne 5 groszy. Jak to wygląda, rocznik 2004, przyda się na pewno. Tak, przy okazji chciałem pozdrowić kolegę Piotra, z którym miałem dzisiaj okazję chodzić. No i muszę powiedzieć, że może taki wypad z góry może niekiedy okazać się ciekawy. Także na pewno jeszcze nie raz się tam wybiorę. No i dzisiaj to na taką drogę trafiłem, że było mnóstwo kapsli, zakrętek od wódki i tak dalej. Także no tych znajdek mogłoby być więcej, takich lepszych, no ale tyle było, ile było. No jeszcze znalazł się ten nabój ślepy, który zakopałem, bo takie rzeczy się zakopuje, mimo to, że ślepak, ale z prochem, także należało go zakopać. Dobra, to na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że kolejny wypad będzie jeszcze bardziej udany. Także do następnego razu. Do usłyszenia. Cześć.